Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Turist152 i witam was, moi drodzy, w nowym odcinku. Niestety ja się trochę tutaj wyjebałam, także robimy w tył zwrot. Popływamy sobie ze szkieletem. Tak, witam się z wami tutaj, ponieważ ostatnio wywaliło mi Access Volation. Chodź tu, szkielecie, no. Chodź, idziemy popływać. Chodź, 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 chodź. No chodź, chodź, chodź. Ja pierdzielę, dobra. Obejdziemy go. Witam się z wami tutaj, bo ostatnio wywaliło mi właśnie Access Volation. Nawet się z wami za bardzo nie zdążyłam pożegnać. No a potem już dalsze kontynuowanie grania nie miało za bardzo sensu, bo i tak miałam kończyć odcinek. Dobra, może się tutaj nie wrąbię na nic. Wyleczymy się. Oho, widzę, że znowu nie widzę, ile mam punktów życia, czyli się znowu coś zbugowało. Może spróbuję jeszcze raz wczytać grę, może mi to coś da. No niestety nie. Także spróbujemy z tego szkieleta się pozbyć. Chodź tu. Ja też nie widzę, ile mu robię, także... No, niestety on mnie zabił pierwszy. Fajnie by było wiedzieć, ile ja mam życia, ale niestety tego nie wiem. Ogólnie też przydałoby się pokonać tego cieniostwora, którego mamy tam do pokonania. Ja bym chciała tego szkieleta wziąć do wody, ale on nie jest chętny na pływanie. Także co najwyżej możemy spróbować w ten oto sposób. No i skończyła mi się wytrzymałość. No i niestety on mnie zabił. No nie wiem, ile ja mam też życia. Ja nie widzę, ile ja mu zadaję obrażeń. Mam trochę strzał. Nie wiem, jak działa to na szkielety. Czy ja w ogóle jestem w stanie szkieletowi coś zadać z łuku? Strzelam, że nie. Prościej by było, jakbym wiedziała, ile mam życia. Jeszcze się zbugowaliśmy do tego. O, teraz widzę. Świetnie. Odbugowało się. Miałam niedużo życia, bo z tego co widzę, na to by wychodziło. Wiecie co? Pijemy ten eliksir siły i ten parujący gulasz. Już mi się nie chce tego trzymać, a przynajmniej będziemy mieli dodatkowe obrażenia. Przynajmniej widzę teraz, ile mam życia i tak dalej. Mam wrażenie, że zaczęłam ten odcinek tak troszeczkę w biegu, przez co czuję się nieco roztargniona. Ale no cóż. I ogólnie odkryłam, jak się dostać tam, szukać tego amuletu. Później tam pójdziemy, to sami zobaczycie, jaka tam jest fajna zabawa dosłownie. Tutaj jest jeszcze jeden szkielet chyba. Albo był. Możliwe, że już go nie ma. Tam jest aligator. No te aligatory też przydałoby się wytłuc, ale ja nie mam dostatecznych umiejętności do tego. Ach, niewidzialna ściana. Dobra. O, proszę bardzo, beczka rumu. Super. Zebrałam tą beczkę? Oczywiście, że nie. Teraz ją dopiero zebrałam. Strzelam, że tam będą kolejne, bo tak to mi wygląda. Nie wiem, podpłynę tutaj, zobaczymy. Tylko tutaj będzie problem. Bo nie jestem w stanie jej za bardzo stąd zebrać. Ach, kończy mi się jeszcze powietrze i mam problemy, żeby stąd wypłynąć. No i świetnie, szczebeczka mnie zbugowała, to już w ogóle. No niestety, ale chyba będziemy musieli się wczytać. Bo ja za szybko tracę... Dobra, wczytam się i pokonam tego szkieleta jeszcze raz. Chyba, że się zapisałam już po pokonaniu. Tak, na szczęście już go pokonałam.
Czyli w sumie wychodzi na to, że tutaj nie ma nic innego oprócz beczek z rumem. No, hop. Ale bez bagowanka. Dobra. No weszłam tutaj, nic ciekawego, tam są tylko beczki z rumem. Mam wrażenie, że te beczki mi się na coś przydadzą, także po to akurat sobie zanurkuję. Tylko to zbieranie jest trochę takie... dziwne. Dobra. Zbiorę sobie tylko te dwie, bo z tamtymi będą problemy. A najwyżej później po nie przyjdziemy, jeżeli okażą się przydatne. Dobra. W takim razie... O Jezu, znowu niewidzialna ściana. Dobra. W takim razie... chodźmy teraz do tego gościa, który chciał, żebyśmy tam dla niego znaleźli te rzeczy. Na razie omijamy pana cieniostwora szerokim łukiem, bo nic nam to nie da. Widzę, że tutaj się rośliny tak jakby respią. W sumie. Pójdziemy najpierw pozabijać te gobliny i potem amulet. Jak widzicie, tutaj są takie skały. I okazuje się, że my się po tych skałach musimy wspiąć. Mi się to bardzo nie podoba, bo ja tego nie widzę. Szczególnie, że nie mamy za bardzo teraz... jak to się nazywa właśnie? W sumie w ustawieniach myślę, że możemy to sprawdzić. Klawiatura. Okej, okay, pod minusem mamy chłód, ale ja bym sobie to zmieniła może na... nie wiem, mamy coś pod C. Dobra, to zmienimy sobie na C i teraz działa? Jasne, że działa. Świetnie. No, hop. Dobra, widzę, że te skały są zrobione w miarę okej. Okay. Jestem w stanie wejść od razu na tą, jak najbardziej. Teraz tu. Dobra, tutaj się przydadzą często zapisy. Bo, no wiadomo jak to jest. Ja się zastanawiałam, jak na tą górę wejść, a to po prostu trzeba... w taki sposób. No dobra. Alt. Świetnie. Dobra, jakoś dolatuję chwilowo do tych miejsc, gdzie należy. No, tu już widzę, że będą problemy. Dobra, udało mi się na szczęście. Widzę, że tutaj jakaś ściana jest i ja mam problem. No dobra, mam nadzieję, że nie spadnę. Super. Daleko jeszcze? No do cholery jasnej. Chciałabym już być na górze. Już chwilami widzę to, jak lecę, no nie? Jezusie, jeszcze? A takie pytanie mam, jak ja potem stamtąd zejdę? Okej, okay, słyszę goblina, to dobrze. Dobra, tak nie miałam na to wskoczyć. Okej, okay, widzę, że mamy zbugowane coś. Tu będziemy mieli problem. No dokładnie. No i kurde, nie wejdziemy chyba.
Już czułam to, jak spadam. Dobra, wow, nie wierzę, weszłam. Trochę liczę na to, że te gobliny po prostu spadną tam, z tej góry. Dobra, robimy sobie w takim razie wspinaczkę górską. Świetnie. Okej. O, one jeszcze tutaj są po drodze, tak? Przecież jak ten goblin mnie zaraz zrzuci, to mi się odechce. Jezus! Dobra, on tam tańczy na dole. Ja bym chciała go... Tylko oczywiście nie mam wytrzymałości. Dobra, ja widzę, że on tam się po prostu spierniczył na dół, także dobra, niech on tam sobie zostanie. Tu było głupie, nie chciałam tak tego robić. Ojojoj, dobra. Nie chcemy spaść, prawda? Dobra, super. Jestem na jakimś większym podejście. To fajnie. Mi się to nie podoba, że ja tak się wspinam. No i teraz w ogóle mi skok nie wyszedł, bo tak. Dobra. Dobra, czuję, że jesteśmy na górze już prawie. O nie, to czarne gobliny. O mój Boże, ja im nic nie robię praktycznie. Na szczęście się zbagowały. Potem będę musiała kupić strzały, bo... O mój Boże, dobra, Jezus. Dobra, bo ja w podobny sposób będę, wiecie, chciała pokonać cieniostwora potem. Więc będą nam potrzebne... No i niestety... Goblin zrobił bye-bye. No możesz wejść tu? Dziękuję bardzo. Wow, no czegoś takiego to się nie spodziewałam. Będzie ich więcej, ja to czuję. Runa. Czy to jest runa teleportacyjna na dół? To jest bardzo istotna sprawa. Teleportacja do wulkanu, że gdzie? To już mi się nie podoba. Tutaj leży jakiś amulet. A, to amulet Ermo. O, jeszcze skała krystaliczna tu była. Ja bym tam weszła do środka. Podejrzewam, że to głupie. Jaszczuro ludzie, czy kogoś coś boli? A czy w sumie jeden jaszczuro człowiek? Przecież jak on mi pieprznie... Oh my god. Noż kurde. Tak to jest. Czemu tutaj musi być takie coś jak wytrzymałość? Czy ja mogę to gdzieś wyłączyć? Dobra, skoro już wiem, co się tam święci w środku, to po prostu się wyleczę do samego końca. Podejrzewam, że ja tej skrzyni i tak kurde nie otworzę, bo pewnie jest na jakiś klucz. Chyba, że ten jaszczuro człowiek będzie miał kluczyk. Dobra, chodź tu gnoju. No, ale proszę mi dać go uderzyć w ogóle. No i kurde, no już straciłam wytrzymałość, nie byłam w stanie go zabić. Dobra, ale czułam jakąś dobrą potencję tutaj. Czułam potencjał. Chodź tu gnoju, no.
No cholera jasna, no. To było głupie, że ja się tej wytrzymałości nie nauczyłam. No ale skąd ja mogłam, kurde, mać wiedzieć, że wytrzymałość mi się przyda do walki? Jak się wkurzę, to odpalę Marvina. Nie no, żartuję, nie będziemy tutaj... No, a co to miało być? Zrobiłam kroczek do tyłu. Może mi coś pomoże tutaj z tych amuletów, co ja mam. No dobra, niech będzie. Coś tam mam założone, także... Może mi to coś da. Przydałby się pierścień do wytrzymałości, prawda? Super, no i pięknie. Tak myślałam, bardzo stary klucz. Podejrzewałam, że on będzie to miał. I co my tu mamy w tej skrzyni? Zmniejszenie potwora, pierścień gwiezdnej mocy, eliksir siły i 300 sztuk złota. Podejrzewam, że nie bez powodu dostałam kolejny eliksir siły, także... Łyknijmy sobie to. I teraz chciałabym sprawdzić, jak działa ta teleportacja. Ja ją sobie dałam, tak, pod czwórkę. I się zapisałam. Chyba tak, ale na wszelki wypadek... Chyba, że ona teleportuje mnie tutaj. Być może tak jest, ale to nie zmienia faktu, że ja teraz nie wiem, jak mam... Ta muzyka mi się nie podoba. Dobra, no uznajmy, że tutaj był jakiś grobowiec. Świetnie, tylko jak ja mam teraz zejść na dół? A co, jak będę chciała użyć teraz tej teleportacji? Nie mogę. Co, ja mam za mało many, czy po prostu jestem we wulkanie? Wydatek many 10. Ile mam many? 10. Powinna móc się teleportować. Wszystko w porządku, fajnie. Tylko... Tylko ja, kurde, mać nie wiem, jak ja stąd zejdę. Jezus Maria. Nie! Jezu! Dobra, już po ptokach. Nawet nie mogę się wczytać. Jeżeli mnie nie odbaguje dziennik... No tak, to było piękne. Dzięki, panie dzienniku. Bardzo mi pan pomógł. Dobra. Okej. Dobra, jakoś stąd zejdę. Aha, no teraz to było świetne po prostu. No co jest? Wow, jestem na równych nogach, dobra. Gorzej, jeżeli ja wcale nie musiałam tędy schodzić, tak jakby, w sensie mogłam wrócić jakoś inaczej. Nie wiem jak, ale jest taka możliwość zawsze. Że nie wiem, że twórcy przewidzieli, że jakoś inaczej zejdę stamtąd. A czy ja założyłam ten jego amulet na siebie? Nie. Czyli jego amulet jest po prostu amuletem takim jakby questowym, mam rozumieć. No dobrze. A tu jak mam wejść? Dobra, w ten taki sposób, dobra. Hop.
A czy ja nie byłabym w stanie się teraz po prostu stąd zesunąć? No nie, bo może być tak, że zacznę robić snowboard. W Goticzku to jest bardzo możliwe. Szkoda, że nie dali mi jakiejś teleportacji na dół. Bardziej bym się ucieszyła niż z teleportacji do wulkanu. No ale dobra. Nie będę narzekać. Mogę do ciebie przeskoczyć stąd, bo potem nie będzie mi się chciało wchodzić po drabinie. Dobra, teraz tu. I teraz tu. Dobra. No i super, jestem na dole. Mogę teraz do niego iść. O, wspinaczka to była normalnie świetna. Super, po prostu. 20 minut się wspinałam na górę i walczyłam z tym jaszczurczłakiem. Uj, kreto szczura, w ogóle wiadomość, gościu zniknął, to świetnie. Wiadomość Ermo. Nie gniewaj się na mnie, nie wytrzymam tutaj ani minuty dłużej. Zabrałem twoją łódź, zostawiam amulet jako zapłatę za łódkę. Nie martw się, zostawiłem mój kreto szczura, Ermo. Super, czyli ja już nie wrócę tam na wyspę, tak? Fajnie. Zaraz zejdziemy na dół, zobaczę ile mam strzał, bo na pewno w walce nie dam sobie rady z cieniostworem jako takiej walce oczywiście. Co prawda... O mój Boże, mogę założyć dwuręczną broń. No jest lepsza, no ale przepraszam, ja nie umiem się posługiwać bronią dwuręczną. Dobra. Na razie pana cieniostwora ominiemy sobie łukiem, tylko najpierw jeszcze zgarnę tutaj... to. Okej, okay, czyli w sumie zbadaliśmy praktycznie wszystko. Teraz tylko pójdziemy do tych piratów. I co? No i nie wiem co. Kupię od nich strzały, bo na pewno mają. Widzę, że rośliny odrastają w lesie. Fajna sprawa. Może powinnam się zacząć leczyć tymi roślinami, może po to ja je dostaję. Nie wiem, tak podejrzewam. Może mam jakieś stałe bonusy z roślin. Goblinie jagody możemy zjeść. Raczej mikstur robić nie będę. A jak już, to nie będę robiła do zręczności mikstur. Dobra, no to jest wszystko to, co mam. Dobra, panowie, czy ja coś mogę od panów ogarnąć? Roland, ty chyba handlowałeś dokładnie. Daj mi wszystkie strzały, które posiadasz. Masz mieczyk pod zręczność, ale on mnie nie interesuje. Dobra, czy ty, jak ci teraz zagadam, masz znowu strzały? Kurwa, nie masz. Ja mam strzał 68, no to widzę, że będziemy mieli ciężko. Chyba, że jak się prześpię, to mu się odnowią. Lekki orkowy topór możemy, myślę, że sprzedać. Kiepski miecz, zardzewiały miecz. Lagi. Łuk. Łuk to się zaraz zobaczy, bo ja chyba mogę lepszy nosić. No jasne, już dawno. Dobra, może nam to coś pomoże. Tutaj mam pierścień do many. No zostawię, może się przyda. Zmniejszenie potwora. A gdyby to wykorzystać na cieniostworze? Właśnie mnie olśniło, moi drodzy. Mam aż dwa zmniejszenia potwora. Nie wiem, czy one działają na cieniostwora. Najczęściej się je wykorzystuje na trolla. Ale może tak być, że i na cieniostwora podziałają. Przepraszam was, nie wyciszyłam sobie telefonu i to był chyba błąd. Dobrze, już sobie wyciszyłam. To spróbujemy ze zmniejszeniem potwora na cieniostwora. Tylko tak, żebym w niego też trafiła, bo wiecie, że ten cieniostwór on dostaje czegoś, jak ja do niego tylko podejdę. On się tutaj zacina. Cześć.
No i pięknie, o to chodziło. No i o to chodziło. Podejrzewam, że właśnie po to to dostałam. I teraz tak. Niestety aż zniknęłam z wrażenia. Chyba to było głupie, że tu wlazłam. Ach. Okej, wyszłam. Chciałam sprawdzić, czy za tymi beczkami czegoś nie ma, ale chyba jednak nie. Dobra, tutaj jest kołowrót. Podejrzewam, że właśnie po to był mi łuj kretoszczura. Gorzej w to, że ja nie mam kilofa nawet. Są pochodnie. Wygląda na to, że będzie ciemno w środku. Z tej strony? Dobra, zadziałało. Pewnie za sprawą właśnie łoju. Aha, dobra. O matko boska. Już wiem, po co mi była pochodnia. Bo tam jest cholernie ciemno. Okej, w ogóle ja mam pęki strzał. Mam beczki rumu, nie mogę nic z nimi zrobić. Tu mam pochodnie. Dobra. Mam nadzieję, że ona mi nie zniknęła. Dobra, no pojedynczą chciała. Dobra, czyli ja z pełzaczy nie mogę nic wyciągać. Okej, tu są kilofy. Także nie mam co się martwić o brak kilofa. Możemy zapalać sobie to? Możemy. No to świetnie, o to chodziło. No to tak, pierwsza ruda. Uderz raz. Coś mnie atakuje, ale to chyba te pełzacze na dole po prostu. Dobra, no zobaczymy. Jest jeden? Chyba tak. Nie, były dwa. Ale na szczęście nie stanowiły żadnego zagrożenia. No dobra, kopiemy. Nie pamiętam, ile tych bryg miało być, chyba 25, czy coś takiego. Dobra, bo mamy kilka odnóg, może na razie właśnie pójdę w tom, skoro już tutaj zaczęłam wchodzić. Okej, jest was tutaj więcej. Słyszę jeszcze jednego. O, to pełzacz wojownik, to już będzie trudniej. Jest zdecydowanie bardziej agresywny, właśnie. No i kurde, nawet nie zdążyłam stąd uciec. Ja pierdziele się nie zapisałam. Ja jestem naprawdę jakoś upośledzona czasami. No dobra. One mnie biją dosyć solidnie, jeżeli mam być szczera. No, jeszcze ten jeden kilo bym chciała zabrać.
Dobra, to możemy chyba rozpalić, dokładnie. Już to robiłam. Typu zaczął, one tam tańczą na dole, no to niech sobie dalej tańczą. Och, dobra. Dobra, no robimy tak już, bo ja się nie będę chrzanić. Oj Boże, dobra. Super. Wiecie co, to może chodźmy najpierw w takim razie tutaj. No niech będzie, że pójdziemy w tą stronę teraz. Miałam zrobić dzisiaj nie aż taki długi odcinek, ale ponieważ jesteśmy w kopalni, to fajnie by było ją już zrobić całą. Wiecie co, może te odnogi to my sobie zostawimy na koniec. Nie widzę, co te pełzacze robią tam. Oj Boże, dobra. O, tam jest ten smoczy korzeń. Dobra, widzę, że to nie ma sensu z łukiem tutaj. No nie wiem, zaraz powinny się ode mnie odczepić na chwilę chociaż. Mnie to bardzo ciekawi, jak my wrócimy na powierzchnię. Znaczy się na naszą wyspę tam. No, ale bijemy pana pełzacza. Dobra, świetnie. No i dobra. Wiadomo, z wojownikiem już jest trudniej, szczególnie kiedy nie mamy tyle wytrzymałości. To był naprawdę błąd, że ja się tego nie nauczyłam, ale nie podejrzewam, że mi się to przyda. Smoczy korzeń. Cześć. Smoczego korzenia na razie... O matko boska. Smoczego korzenia na razie nie jemy, bo może tak być, że będziemy mieli umiejętność robienia... wiadomo, mikstur siły. Może tak być. Jeszcze jedna pochodnia. Okej, kufer na wytrych. To za chwilę. Mamy kuźnię. Dobra, to co? Robimy zapis. I otwieramy. Lewo. Prawo, prawo. Prawo, lewo, lewo. Dobra, no to znowu widzę. Prawo, lewo, prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo. Prawo, lewo, prawo, lewo, prawo. Prawo, prawo. Dobra. Dobrze, jest coś takiego jak zapis gry i wczytanie gry. Gorzej, że stracę pochodnie, więc zaraz nie będziecie kompletnie nic widzieć. Chociaż widzę, że tutaj jest skąd światło. Nie wiem skąd, ale dobra. Prawo, lewo, prawo, lewo. Prawo, prawo. Okej, dobra. Surowa stal i złoto. Dobra, zapalimy sobie kolejną pochodnię. Co to jest? To jabłkowe, to nie chcę. Dobra, tak sprawdzam, czy jeszcze czegoś nie mam ciekawego, ale widzę, że niezbyt. Dobra. Czyli po tej stronie mamy załatwione. Mogę to zapalić? Mogę. Czy one wszystkie się pogasiły teraz? Dokładnie, wszystkie się pogasiły. Dobra.
No chodź. Ten szkielet mi się tutaj nie podoba bardzo, wiecie? A to, co to? Kolejny kill-off, bo widzę. Ale nie mogę chyba go zebrać. Przynajmniej wygląda na to, że nie mogę. Dobra, mam nadzieję, że ja uzbieram w ogóle tyle bryłek, ile powinnam, a nie, że się okaże, że nie uzbieram tyle. Nie no, wydaje mi się, że modyfikacja przewiduje to, żeby uzbierać daną ilość bryłek. Nie lubię, jak jest tak ciemno, wiecie? Szczególnie w kopalni, w której nie ma światła. Ale trzeba przyznać, że modyfikacja jest naprawdę rozbudowana. To już jest trzecia lokacja, w której jesteśmy tak naprawdę. Słyszę pełzacza. Co ty bredzisz? Chciałam tylko podnieść pochodnie. Okej, tutaj ktoś umarł, widzę, za to, żeby strzec z tego magazynu. No dobra. Zaraz zobaczymy, ile mamy tych bryłek, bo ja nawet nie wiem. O, już mamy odpowiednią ilość, ale ja chcę zbadać tą kopalnię całą. Tak w sumie. Okej, tutaj coś mamy znowuż. No jest tego sporo, widzę, że nie musieliśmy wszędzie wchodzić i wszystkiego kopać. Ale ja bym chętnie to zrobiła, bo potem możemy to sprzedać i mieć z tego jakieś pieniądze. Bo oddamy część tego, no a część właśnie będziemy mogli sprzedać. To jest przedostatnia odnoga. Jeszcze jest ta jedna, gdzie mamy tego pełzacza wojownika. Zresztą też zależy mi na doświadczeniu z niego, także też dlatego tam pójdę. No i może on czegoś pilnuje. Jest jednak tym silniejszym takim pełzaczem. Także jest duża szansa, że właśnie czegoś pilnuje. W ogóle powiem wam, że nie zostało nam już dużo tej modyfikacji, z tego co widziałam. Jesteśmy w ponad połowie tego moda, także zobaczymy, co nas będzie czekać dalej, czy w ogóle uda nam się wrócić do... jakby na tamtą wyspę. Myślę, że nam się uda, ale ciekawe jak, skoro nie mamy łódki, może piraci nam coś pomogą? W sumie to nie wiem. Dosyć tajemnicza sprawa, no trzeba przyznać. Także może się wydarzyć wszystko. No, dobra. Ile jeszcze tych bryłek? Potem się zdziwię, ile tego wykopałam. Zastanawiam się, czy tam na wyspie były jakieś miejsca do kopania. Chyba nie, bo tak to już bym wcześniej wspominała o kill-offie. A nie przypominam sobie, żebym mówiła coś takiego w ogóle. No dobra. To teraz idziemy do tej odnogi tutaj najbliżej. To już kopałam na pewno. Oświecimy sobie tutaj. Tutaj będzie trochę tych pełzaczy. Szczególnie ten wojownik mi napsuje krwi. Dobra, wczytamy się, znaczy zapiszę się. Chyba słyszę pełzacza, więc już się na razie nie będę leczyć. Teraz się wyleczymy czymś. Może tym grzybkiem.
Dobra. To pora teraz na walkę z bossem, moi drodzy. Czy ja to kopałam? Nie, nie kopałam tego. To od razu to pokopię. Ja mam wrażenie, że ten właśnie pełzacz wojownik, on coś... coś ma dla nas. Zawsze mogłabym go spróbować załatwić z łuku, tak też możemy zrobić, ale chwilowo chciałabym spróbować z broni jednak. Tu jest jeszcze jeden chyba zwykły. Tak? Jak najbardziej. Dopiero tam głębiej jest tamten. Dobra. Zrobiłam ten zapis? Nie wiem, zrobię jeszcze jeden. Słyszę cię tutaj. No i już się... no, jak on mnie przyblokuje, to już jest koniec. Może go spróbujemy właśnie z łuku. Tylko najpierw bym chciała... pochodnie. Nie no, dobra, z miecza spróbuję, no nie? Pięknie. Czułam, że to dosłownie będzie los na loterii. To był prawdopodobnie ostatni pełzacz z tej kopalni. No i on tutaj na bank czegoś pilnuje. Prawdopodobnie tutaj też była największa liczba złóż po prostu. Dobra, oświetlmy sobie tutaj najpierw teren, a potem będziemy kopać te żyły. Dobra, przejdźmy się tam głębiej. Czy jest tutaj gdzieś jeszcze miejsce, gdzie ja mogę sobie... O, dokładnie. I tak jak myślałam, tutaj już jest totalnie wszystko. W sumie nie wiem, czemu wyrzuciłam te pochodnie. O, kolejny smoczy korzeń. No to co, teraz kopiemy już wszystkie tutaj żyły. W ogóle sprawdzę... O Boże, już dawno powinnam odcinek skończyć. No cóż, no trudno, będzie dłuższy. I trudno. Zakończę ten odcinek w momencie, gdy skończymy tutaj kopać. No i już. I potem na sam koniec zobaczymy, ile zdobyliśmy tych całych rud. Dobra, super. Także kopiemy dalej. Na pewno się na tym cokolwiek wzbogacimy. Może też tak być, że najzwyczajniej w świecie będziemy mogli więcej tak jakby... Może ktoś będzie chciał od nas właśnie to kupić jeszcze później w wiosce, bo tak też często się zdarza. No nie bez powodu tego tutaj jest tyle. Ja zawsze jestem taka, że jak widzę jakąś właśnie kopalnię w Gotiku, to wolę wszystko wykopać i mieć czegoś zdecydowanie więcej niż tylko tyle, ile potrzeba do zadania. Bo kopanie więcej surowców się opłaca, szczególnie w Gothiku 3, gdzie mamy na przykład tą zbroję Nordmarczyka, zabryłki, rudy w tym wypadku. No ale 150 bryłek rudy wtedy potrzeba. To więc naprawdę trzeba każde złoże dosłownie kopać. I najlepiej jak najszybciej się nauczyć górnictwa i tak dalej. Dobra. Tego jeszcze nie kopałam. Dobra. Jeszcze będę chciała spróbować, ale to chyba w kolejnym odcinku, przeteleportować się do wulkanu. Bo to jest chyba to miejsce, gdzie myśmy zabili tego szczuroczłeka. Podejrzewam, że nie mogłam się tam przeteleportować, no bo tak jakby byłam w tym miejscu. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tu się zacinam, to nie chcę.
Dobra, tego nie kopałam. Już jesteśmy praktycznie na wyjściu, także nie ma co się przejmować. Ja czuję, że będę miała tych bryłek, kurde, z 70. Albo przynajmniej z 55. Dobra, i tutaj nam zostały jeszcze dwie. No i dobra. I będziemy mieli to wszystko już z głowy. Odcinek będzie faktycznie długi, bardzo długi. Będzie miał 50 minut prawie. No ale cóż bywa, tak to jest, kiedy się nie zapisuję, bo zapominam i nie mam F5, bo sobie ich nie włączyłam oczywiście, bo po co? Przydałyby mi się, jak nie wiem. Ale no, to już może w kolejnym modzie sobie włączę, bo teraz to już... Będę chciała go chyba do końca dociągnąć i nagrywać dla was odcinek po odcinku. Także... Dobra, moi drodzy, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tą kopalnię. Wykopaliśmy stąd totalnie wszystko. Jeszcze sprawdzę, czy to kopałam, ale to jest przy wyjściu, więc raczej tak. Tak, nie ma tutaj nic więcej. Dobrze, moi drodzy, w takim razie ja się tutaj z wami pożegnam. Dziękuję wam za oglądanie. Słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć!